Dominika Łakomska. Mam przyjemność kreować trzy postacie w naszym spektaklu. Wszystkie trzy mają zupełnie różne problemy z miłością. W teatrze najbardziej fascynujące jest to, że mogę się zmieniać. A tutaj w tym spektaklu praktycznie co chwilę zmieniam się w inną postać. Więc mamy tutaj dużo zabawy, w sensie takim psychologicznym, bo ja nie tylko przebieram się fizycznie, co Państwo będą mieli okazję zobaczyć. Dla mnie to też jest bardzo duża zabawa. Ale muszę się też nastrajać w 3 minuty psychicznie zupełnie inaczej. I jak wiadomo, młoda osoba inaczej przeżywa rozterki miłosne, osoba dojrzała inaczej, a staruszka w zupełnie inny sposób podchodzi do problemów natury miłosnej, również cielesnych. W tym wypadku przygotowanie do roli okazało się też wysiłkiem fizycznym, w czym pomogła mi oczywiście moja mama, która piecze przepyszne pierniki, a musiałam dużo jeść. Tutaj jest to taka klamra, ponieważ ja się nazywam Łakomska, więc mam bardzo duży apetyt na życie, również na słodycze. A jedna z moich postaci, tak sobie wymyśliłam, że będzie bardzo puszysta. W związku z czym ten czas pandemii przeznaczyłam na bardzo przyjemne przygotowywanie się do roli. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na spektakl Miłość jako jednostka chorobowa. Będą Państwo mogli zweryfikować nasze przedstawienie tematu z własnymi doświadczeniami życiowymi.